Witajcie tu ponownie, Dy Pan Przygody. A oto kolejny odcinek z tej Zagrajmy w mapkę. Dzisiaj przechodzimy tym razem polską mapę przygodową z elementami parkouru, którą stworzyli użytkownicy Texas i Mr. Cookie. Oczywiście wszystko będzie w opisie przy nagraniu, więc rozpoczynamy. Mapka jest bardzo interesująca niby. Pogodka, dopomnieliśmy już, ruszaj się. Od razu można zauważyć, że gram na tekstu paku. Kubizm się nazywa. Tutaj muszę zmienić sobie max FPS. Dobrze, mamy 30 FPS-ów, niech będzie. No i rozpoczynamy. Jesteśmy na jakimś statku. Mapkę oczywiście, tak jak zawsze, przechodzę pierwszy raz. Odcinek będzie miał jakieś 10 minut, więc na ludzie. Idziemy sobie w partach, to podzielimy. Ten statek im coś nie wyszedł. Lekko. No dobra, idziemy. Dostaliśmy jakieś jedzonko. O, zapomniane o najlepszym powiedzieć. Mam nowego skina. Zobaczcie. Fajny, nie? I teraz zobaczcie najlepiej, jak zrobić shiftem. To oczy mu widać. Fajnie. O, ktoś mi tu pisze na tym. Na GG, ale wyłączę. Okej, okay, jestem. Stój, skręć w tę stronę, dowiesz się tam parę rzeczy o mapie i wyspie. Okej. Okay. Idziemy. Sprawdzę sobie czas. Minuta jest. Okej. Okay. Jak wiecie, jest lipiec. Już prawie początek, co ja mówię, początek połowa wakacji za nami. Zacznijmy stąd. A do rzeczy jednak, do mapki. Witaj, dzienny poszukiwaczu przygód. Dopłynąłeś statkiem do ostatniej wyspy. Jesteś tu, aby znaleźć złoto Azteków. Czeka na ciebie wiele przygód i papek. Lecz zanim wrócisz, przeczytaj regulamin. Tak zwane zasady wyspy. W poszlakach nie zbieraj itemów. Co? W drodze znajdziesz różne inne skarby. Nie graj z złączonymi potworami niekoniecznie. W skrzyniach znajdziesz skarby wyspy, w mieście kieruj się tabliczkami, to ważne, zachowaj naturalne zło wyspy. Śmieszne to. Opowiedz, zrywaj z tego pomieszczenia. O Boże, TNT. Nieźle, tutaj z pistonu zrobili taką granicę. No, może być fajnie, może być fajnie. Mapka się zwie pora na przygodę, jak ten taki serial na Cartoon Network popularny. Miasto jest opuszczone, więc zrób co chcesz. Możesz korzystać ze wszystkich budowli. Mają one pełne wyposażenie. Po wybraniu domu udaj się do ratusza. Magazyn publiczny. Zobaczmy, może tutaj się znajdziemy. Jak wspominałem, gram na dość fajny tekstur paku o nazwie Kubizm. Bardzo mi się on spodobał. Oczywiście wszystko będzie w opisie, również do tekstury paku tego, którego tutaj widzicie. Tekstury pak nie był sugerowany przez twórców, by na nim grać, tylko po prostu ja go tak wybrałem, by ciągle nie grać na tym samym tekstury paku. Mamy węgiel. Może tutaj coś znajdziemy. Tak jak myślałem, po to. Ale nic. Łóżeczko. To by mógł być fajny domek. Co mamy niby wydać dom, ale niech będzie. Łóżko. Piwnica. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma. Będzie to taki odcinek dosyć podzielony mocno na party, bo to jakoś w czasie zamknięte, nie wchodź. Włącz moby. Tam już będzie walka. Może być ciekawie. I chciałbym zaznaczyć, że tym razem nagrywam wszystko inaczej. Otóż nagrywam dźwięk w Audacity. Może znaleźć, mam napis, bo mam. W Audacity, a tylko dźwięki z gry we Flapsie. Więc może troszkę ciszej tutaj by było. Do 70 by było mnie słychać. No, dajmy może tak 65. 65, bo też trzeba, musimy coś słyszeć tutaj. Dobrze. Ratusz miasta. Wchodzimy. Hala spotkań. Na ścianie.
Jeżeli wybrałeś już swój dom, możesz przejść do twojego pierwszego zadania. Info znajdziesz w jaskini koło wejścia do ratusza. Ruszam się. Ruszam się. Niestety się ściemniało. Ściemniło się. Ściemniło się. Nie, nie mówcie nic, okej. Do jaskini. Musimy iść do jaskini do naszego pierwszego zadania. Dobrze, że nie gram na easy albo normal. Droga do pierwszego zadania. Idziemy. Kieruj się świeczkami. No dobra, jakby... No dobra, załóżmy, że to są świeczki. Ale każdy głupi wie, że to są podpadnie. Ale niech nie będzie, to są świeczki. Ale mi się przypomina Parku Thief albo Painter's Parku, gdzie musieliśmy podążać za magicznymi jedstonami, które wskazywały nam drogę. Tak samo my tutaj jesteśmy prowadzeni przez szlak świeczek, które są pochodniami. Tym razem nie będę zmieniał powody, bo mówiliście, że cheatuję i nie będę zmieniał, żeby nie było. Nie chcę być obrażany od cheaterów. Bo jak dla was zmiana pogody... Ała! Dla was zmiana pogody po to, by dobrze było widać, co robię, to cheaterstwo, to naprawdę przepraszam was. Lapis lazuli. Strzelam, że tu musieliśmy iść. Na samym dole znajdziesz przydatną rzecz. Niestety zaczęło padać. No nic. Oczywiście od razu jak pada, to mi reaguje strasznie. A! FPS-y skaczą mi jak szalone. Po 30-40 FPS-ów mam teraz, ale gram na Fancy. Niby z tym Optifine'em gra się nieźle, ale mi się tam nie chce w to bawić za bardzo. Ała! Spadłem. O, jaki fajny strumień. Za tobą znajduje się strumień, doprowadzi cię do kolejnego zadania. A jednak. Ale mam pnąć w górę? Czy wzdłuż? Tutaj takie są klocki, to pewnie tutaj... Ciekawe co to jest? To są pewnie te... Cobblestone? Albo to takie... Nie wiem jak to nazwać, takie klocki specjalne, co w mieście są najczęściej. Pytałem się ominąć lawę. Nie, wpadnę w nią jak szatan. To jest normalne. Ach, to lagi. O. Słychać deszcz. Gratuluję, twoje pierwsze zadanie ukończone. Dostaliśmy cały zestaw. Ciekawe jak będzie wyglądał w całym secie zbroi. Zobaczmy sobie. Nie no, nieźle. Podoba mi się. Fajnie to wygląda. Niestety muszę cheatować, naprawdę. Ja nie chcę z tą, Oczywiście, nie. O Boże. Dajcie mi chwilę. Co ja robię? O, przestało padać. Super. O to mi chodziło, bo tu można sobie czas przyspieszyć, by przestało padać. Oczywiście gram na modzie More Creative, znaczy to jest taki pomocny mod do szybszego budowania mapek i do zmiany w grze na szybko z Creative na Survival i to się bardzo przydaje podczas tworzenia mapek. A co do mapek, a co do tej mapki najpierw. Za pomocą świeczek wróć do wioski. Kolejne zadanie znajdziesz za magazynem publicznym. Powodzenia poszukiwaczy przygód. Znajduję się na lewo od wejścia do wioski. Świeczki. Tędy wchodziliśmy? Muszę się wrócić do wioski. No dobra. To się wracamy. Spojrzę sobie na zegar. O, zaraz będzie 10 minut. No to może dojdziemy do miasta i zakończymy to wszystko. Jak na pierwszy palet w Pana Przygodę. Bo to we wszystkim jest bardzo duża mapka. Zajmowała mi ściągnięcie ponad 50 megabajtów, megabitów, jak to niektórzy mówią, megabajtów. 50 megabajtów, to jest bardzo duża mapka. Na przykład moje największe chyba bodajże potrzeba 20 mega. To był Pan Przygody Show. Ale na dzień dzisiejszy 50 megabajtów, a to, nie, to jest niby bardzo stara mapka. A prezentuje się... Jadę, fail, spadłem. A prezentuje się nadmiarę dobrze. Na razie mi się bardzo podoba. Nie będziemy cheatować. Troszkę cheatujemy, ale już naprawimy wszystko.
i idziemy. Ta muzyczka w Minecrafcie jest naprawdę relaksacyjna. Nie mówcie nic. I co miałem zrobić? Ratusz. Hala spotkań. Co ja miałem zrobić? Czekajcie. Jest na lewo od wejścia do wioski. Coś takiego on tam mówił, nie? Może tu? Czekaj, tu jest wejście na drzewo. Pewnie, żeby się rozejrzeć po mieście. Po to się rozkminia. Czekajcie, chyba wiem, chyba tu. Piwnica. Wchodzimy. Zamknięte, nie wchodź. Co ja tam miałem zrobić? No nic, to zobaczymy później. Obejrzę nagranie. Sam obejrzę nagranie, by się dowiedzieć, co tam zrobić. Pierwsze zadanie, ratusz miasta. No nic, dobra. Będziemy na razie kończyć. Jak widzicie, przeszliśmy pierwsze zadanie w mapce Prawa na przygodę. Następne party, możecie to nazwać party, będą już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć, do następnego razu.